Jak na moje nieprofesjonalne ucho, to całkiem spoko. Chyba. Dobrze się go słucha. A wiesz dlaczego? Bo technika jest drugorzędna. Liczy się emocja. Coś go boli, na coś się nie godzi. I to słychać. Co prawda brakuje mu scenicznej charyzmy, nie umie pracować palcami, co chwila gubi rytm, ale poza tym jest niezły. Ty to umiesz człowieka skomplementować. Też tak zaczynałeś? Johnny, uliczny grajek z wielkimi marzeniami? Nie rozśmieszaj mnie. Nie miałem czasu na zabawę w drogę do sukcesu. Za bardzo byłem zajęty budzeniem świata z letargu. Sukces bywa przydatny. Jeśli chcesz obudzić świat, to wiesz, najpierw ten świat musi cię usłyszeć. Sukces kosztuje. Która wielka wytwórnia podpisze z tobą kontrakt, jeśli miażdżysz w tekstach takie molochy jak ona? Nie ma takiej ceny, która byłaby warta rezygnacji z ideałów. No już dobrze, królewno. Ale przecież dawaliście jakieś koncerty. Widziałem twoje wspomnienia. Prawda. Graliśmy gdzie się dało. W parkach, starych fabrykach, undergroundowych klubach. Od początku mieliśmy widownię. Niektórzy nagrywali nasze kawałki, nawet jeśli nie wiedzieli, kim jesteśmy. Znaczy, że da się jakoś zdobyć stare butlegi samuraja? Brzmi jak świetna okazja, żeby zostać twoim fanem. Znajdę te nagrania i będę piszczeć jak napalona 15-latka za każdym razem, gdy się odezwiesz. Cieszysz się? Tylko kurwa spróbuj. Dobra, żarty na bok. Myślisz, że te nagrania jeszcze istnieją? Mówisz, po tylu latach? Niedaleko stąd jest Rainbow Cadenza. Klub, w którym grywaliśmy aż do rozpadu zespołu. Fantastyczna miejscowa. Oaza dla ludzi z właściwymi priorytetami. Może będą coś wiedzieli. Johnny, obawiam się, że ktoś przerobił twoją fantastyczną miejscówkę na fast food. I tak oto bezmyślny konsumpcjonizm zwyciężył po raz kolejny. Punkt dla przeciwnej drużyny, co? Właśnie dlatego nie należy wskrzeszać poległych wojowników. Prędzej czy później będą musieli patrzeć, jak wszystko, o co walczyli, obraca się w gówno. Cześć. Mówi ci coś nazwa Rainbow Cadenza? Aha, następny. Nie jesteś trochę za młody na wielbiciela dinozaurów? Że co, proszę? Przychodzą tu czasem smutne dziadki w skórach i też pytają, gdzie się podział ich stary klub. A ja do znudzenia powtarzam, że firma wykupiła go ze 20 lat temu. Chyba wywieszę w końcu jakąś tabliczkę. Wiesz coś na temat bootlegów nagrywanych tu w czasach Rainbow Cadenza? Na przykład, no nie wiem, samuraja? Samuraj? A, taka brzydka czerwona morda na czarnym tle. A to nawet kojarzę. Przychodzi tu czasem taki jeden w ich koszulce i wspomina stare czasy z innymi świrusami. Nie wiesz, gdzie go znajdę? Wiem, w latach 20. A tak poza tym to tu obok, na bazarze. Co tam sprzedaje? Truskawki z bitą śmietaną. A jak myślisz? Wciska ludziom nagrania przedpotopowych zespołów indie. Koniecznie takich, o których nikt nie słyszał. Idealnie. Dzięki. Dzień dobry. Tiancha, jedyny napój o smaku kwiatu, którego podobno można u ciebie dostać ciekawe nagrania. Zależy, co znaczy ciekawe. Mam Cartesian Duelist, rzecz od Eurodyna, Tainted Overlord. A samuraja? Młody, jeszcze pytasz? Never Fade Away, Dancing with My Axe, Tipping In. Do wyboru, do koloru.
Silverhand był mesjaszem Rocka. Gdybym mógł, rozdawałbym ludziom jego krążki jak ulotki. Ale z czegoś trzeba żyć. Szukam prawdziwych artefaktów. Na przykład bootlegów z pierwszych koncertów Samuraja. Z pierwszych? Ty w ogóle masz pojęcie, o co prosisz? Chyba nie, jeśli mówisz o tym tak od niechcenia. Nie wiem, jak się dowiedziałeś o bootlegach, ale zapomnij. Nie dam ich pierwszemu, lepszemu sezonowcowi. Nie jestem pozerem. Wiem wszystko o Johnnym Silverhandzie. Dawaj, zaimponuj mi. Wiem, co powiedział Keremu, gdy widzieli się po raz ostatni. Pieprz ten zespół. To nie twoja publika, zrób coś po swojemu. Jasne. Ja też mogę sobie pozmyślać, o czym gadali bez świadków. Przychodziłem tu jeszcze za czasów Rainbow Cadenza. Bootleg byłby zarąbistą pamiątką po starych, dobrych czasach. Nie kręć. Jesteś za młody, żeby pamiętać pierwsze koncerty Samuraja. Nawet cię na świecie nie było. Pozory mylą. Skąd wiesz, że ta boska twarz nie jest wszczepem odmładzającym? Dobra, cwaniaczku, udowodnij. Jak skończył się trzeci w historii występ Samuraja? Johnny, mój ekspercie, przyzywam cię. Potrzebuję szybkiego szkolenia z historii Samuraja. Tak, trzeci koncert. Pamiętam jak dziś. Podpaliłem gitarę, a potem roztrzaskałem ją o scenę. No, szalał. Czekam. Łatwizna. Johnny podpalił i roztrzaskał gitarę. Pudło! Coś czułem, że to będzie dobre. Kto rozwala sprzęt na początku kariery? Nowe wiosła kosztują. Johnny, proszę. Możesz mi nie utrudniać życia. Mojego krótkiego, zagrożonego życia. Jak ja mam cię dobić błyskotliwą ripostą po tak żałosnym pytaniu? To jak chopać szczeniaka. I to upośledzonego. Często ci się zdarza tak zawieszać? Trzeci koncert graliśmy w Kadenzie. Wybuchł mały pożar. Jacyś podpici kretyni próbowali go ugasić piwem. Denise fajczyła prawie całe afro. Przez kilka tygodni nosiła perukę. Za nic nie chciała sobie wszczepić technowłosów. Daj mi się zastanowić. Był pożar. Pamiętasz tych idiotów, którzy gasili go piwem? Już prawie zapomniałem. Chodziła plota, że Johnny zapuszył ogień niedogaszonym petem. Gówno prawda, to był pet Kerego. Ale oczywiście, Johnny jest winien każdej zadymie. Nadal ci nie wierzę, że tam byłeś, ale cholera. Takie rzeczy może wiedzieć tylko prawdziwy fan. A co tam? Trzeba edukować młodzież. Może znajdzie się dla ciebie jakiś lepszy kąsek spod lady. Częstuj się. Dzięki. Bierz i głoś słowo Silverhanda. Korporacje do piachu! A
Arabowie mawiają, że czas to dobry nauczyciel. Kiedyś myślałem, że to prawda. Spójrz na tego gościa. Ma co najmniej 6 dych na karku, a nadal żyje w 2020. To twój najwierniejszy fan. Nie cieszysz się? Wysadziłem wieżę Arasaki w powietrze, a ona ciągle stoi. Dokładnie taka sama. Nie chcę, żeby ludzie zatrzymywali się w czasie. Chcę, żeby się zmieniali. Siebie i świat. Minęło prawie 60 lat. Coś musiało się zmienić. Wiesz, co się zmieniło? Fasada. Nowe modele złączy interfejsu. Smaki syropu glukozowo-fruktozowego. I nowa twarz tej samej Arasaki. Stara zgnilizna w odświeżonym opakowaniu. Coś się zmienia. Może tego nie widzimy, ale coś na pewno. Owszem. Coraz mniej ludzi pamięta czasy, w których słowo człowiek znaczyło coś więcej niż skład wszczepów z drugiej ręki.